czy on, ona myśli o mnie. Witam serdecznie, kochani Państwo, na moim kanale i zapraszam do wróżb, do wróżby z Kali Tarota. Zobaczmy sobie, kochani, dzisiaj w prostym czytaniu, czy osoba Wasza ukochana o Was myśli. Oczywiście zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału. Naciśnijcie subskrybuję z dzwoneczkiem u góry i zasubskrybujcie mój kanał, by dostawać codzienne premierki na różne tematy, tak? Proszę również, bądźcie aktywni, piszcie mi komentarze, czy się zgadza wróżba z Waszą historią, czy rezonuje. Proszę również o kciuczki w górę, polubcie mój kanał i zapraszam Was na wróżby indywidualne, osobiste, prywatne. Napiszcie mi e-maila, a ja Wam odpowiem od razu, jakie są opcje wróżb do zamówienia. Zapraszam serdecznie. Teraz skupmy się na swojej osobie ukochanej. Czy osoba ukochana myśli? Czy osoba ukochana myśli o mnie? Czy osoba ukochana myśli o mnie? Padły mi karty, więc wezmę je wszystkie. Ok. W przełożeniu mamy już... O, kochani! Księżyc, czyli tęsknota, myślenie wieczorem, nocą. Być może niespokojne sny, ponieważ właśnie jest tęsknota, są myśli intensywne. Czyli odpowiedź już jest tak, myśli oczywiście. Rozpacza tutaj, tęskni, myśli, jest ta osoba smutna. Chciałaby zacząć coś nowego, chciałaby jakiejś szansy. Chciałaby coś stabilnego nawet. Nawet chyba myślała ta osoba, że jesteście może tylko na przygodę. Bo jest karta głupca, która przemienia się w 9 pentakli. Czyli myślała, że jesteście tylko może na przygodę, na seks, na krótką aferę. A tutaj nagle jest rycerz pentakli. Czyli chciałaby ta osoba być może coś stabilniejszego. Chciałaby się, żeby coś narodziło się nowego. Tak, mamy sąd ostateczny, czyli coś nowego, co ma się narodzić. Jest tutaj ta osoba w sposób taki, też seksualny Wami zainteresowana i też normalny, stabilny, ale chodzi o to, że ta osoba wie, że jest dużo pracy nad tą relacją, być może jesteście wymagające i ta osoba myśli, tak, jak się zdecydować, co zrobić, jest jeszcze niezdecydowana, co ma zrobić, jaki ma podjąć krok w Waszą stronę. No i tutaj być może chce troszeczkę manipulować, a też chce afirmować, być może chce tu medytować, afirmować, bo jest karta maga, ale też może, proszę uważać, może ta osoba Wami manipulować, tak? Manipulować na przykład Was jakoś emocjonalnie, tak? Ponieważ tutaj też mamy chęć seksu. Ta osoba wie, że Wy jesteście osobą stabilną, że szukacie czegoś raczej stabilnego niż przygody. Jeśli ta osoba miała takie zamiary, żeby tylko po prostu Was, powiedzmy, na jakąś aferę, romans, przyjaźń plus przygodę tutaj namówić, to zorientowała się, że Wy jesteście raczej osobowością taką stabilną, jakby do stabilnej relacji, tak? I teraz nie wie, co zrobić, jakby jest w kropce. Ma osobisty dylemat, co ma zrobić, na co ma się zdecydować. Uwaga na manipulacje, takie ostrzeżenie kart, powiedzmy. Ale odpowiedź jest definitywnie tak, ta osoba myśli o Was. Od razu pierwsza karta, którą tutaj odsłoniłam, tak, w przełożeniu talii, jest tęsknota i myślenie, rozmyślanie wręcz głębokie. Także odpowiedź tak. Życzę Wam wszystkiego pięknego, najlepszego, najcudowniejszego i oczywiście zapraszam Was na wróżby osobiste. Napiszcie mi e-maila, a ja odpiszę Wam, kochani. Zapraszam. Do usłyszenia już wkrótce.